Cześć, jesteśmy tydzień przed zawodami na Czarnej Górze. Pierwszy Puchar Polski startuje właśnie za tydzień. Odbędzie się on na tej trasie DH Lux. Zrobię prawdziwy course preview jak na Pucharze Świata. Co prawda nie wiem, czy uda mi się aż tyle pogadać, bo nie jestem do tego przyzwyczajony. No ale spróbuję, zobaczycie jak wygląda trasa na... Zobaczymy. Lecimy. Ciężko się rozpędzić. Tutaj po staremu nic się nie zmieniło praktycznie. I tutaj bandeczki. Fajny flow. Kamienie wyukładane. Tutaj troszkę poprawione. Tutaj mamy skok do nowych wand. Jeszcze trochę miękkie, ale fajne, przyjemne. Wow. Tutaj nowy odcineczek. Też bardzo przyjemny. Troszkę miękko. Zmieniony las. Super zmiana, trochę wolniej. I pyk do bandy. Tutaj jesteśmy na... Dojeżdżamy do sekcji hopek. Pyk, pyk. Ta trochę za mała. Tutaj nie wiem jak pójdzie, ale jadę tak. I wylatujemy na starą sekcję. Hopeczka. Dohamowanie. Cyk do zakrętu. Największa zmiana będzie tutaj, bo po tej bandzie prawdopodobnie będziemy zawijać gdzieś tam do lasu. To jeszcze będzie zrobione i musimy wpaść tu właśnie tam. Ja tu trochę skrócę. I tutaj nowa sekcja, świeżo co wygrabiona. Dużo korzeni wyjdzie spod tej ściółki na pewno. Ło. Ło. To jeszcze chyba będzie trochę poprawione. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj jadę w zasadzie drugi raz, także nie wiem za bardzo, którędy hopka. Tu trochę ciasno między drzewami. O! A tego tu nie było. Kurde, całkiem spore. Spróbujemy może skoczyć, chociaż takie kurcze miękkie. Może być cienko. Tu jeszcze jakieś pięki niewycięte. O kurde. Czy tu w ogóle jest taka prędkość na to? Jak to jest takie nieubite? No nie, z tej hopki zdecydowanie jeszcze jest potrzebny mały shape'ik. Bo no nie wygląda na to, żeby można było dolecieć ją z tej prędkości, jaka tutaj w ogóle jest. No ale przejadę kawałek dalej, zobaczymy jak to wygląda dalej.
Więc tu jest ta hopka, banda. Aha, tu jeszcze jest niezrobione. Tu jeszcze będzie chyba to w budowie, ale trasę będziemy kończyć tutaj na tym parkingu pod hotelem i wypożyczalnią, sklepem. Także w sumie całkiem fajne miejsce na metę.